przypomina kluczyków. Ale jak się okaże, że to coś uruchamia żurawia i będę musiał dalej zabijać odmieńców i ich szukać, chyba dam sobie spokój. Hej, Forkin, jesteś tam? Tak. Znalazłeś klucz? Aha, ale muszę z tobą porozmawiać o czymś ważniejszym. Okej. Co sądzisz o Samie? Tak na serio. Nie wiem czemu, ale przypomina mi żółwia, którego hodowaliśmy w czwartej klasie. Wypuściliśmy go do oceanu, a potem okazało się, że to był żółw słodkowodny. Nie mów tego Samowi. Wykorzystać tę chwilę. Mogę już nigdy nie mieć okazji robić demolki żurawie. O cholera. Te palety to kolejne dostawy overcharge. No i już za chwilę zaroi się tutaj od odmieńców. Dobrze, że dzięki żurawiowi jestem bogiem. Lepiej zmiażdżę odmieńców, nim zmienią się w purchamy. Rozwalmy te ściany i sprawdźmy, czy jest tam Brinkley. Znalazłem notkę Brinkleya sprzed 2 tygodni. Co jest
jest napisane? Napisał: hot dogi zepsute, idę się spotkać z Nortonem w Hepcats. Parchy idą za mną. Postaram się ich zgubić. Spotkajmy się w Hepcats i poszukajmy kolejnych poszlak. Wiedziałam, że Norton był w to jakoś zamieszany. Drużynowy Norton? Hej, Norton! Jak tam idą poszukiwania Brylcreema? Kiepsko. I chyba najwyższy czas je zakończyć. Jeszcze nie. Mam pewien trop. Ach tak? Znalazłem notkę Brylcreema, z której wynika, że miał się z tobą spotkać w Hepcats Diner. No i jak tam było? O ile pamiętam, to wcale się nie pojawił. Skąd masz ten liścik? Kłamiesz, Norton. Co takiego ukrywasz? Jak śmiesz! Drużynowy nigdy nie kłamie! A teraz wybacz, mam drużynowe sprawy do załatwienia. Spotkajmy się w Hepcats Diner. Forkin może mieć kłopoty. Już lecę! Tutaj! Szybciej! Forkim właśnie wyszła. Powiedziała, że znaki dymne ze stacji kolejowej mogą być Brylcreema. Ale widziałem, jak poszła za nią zgraja parchów. Musisz tam iść! Zaczekaj. Chcę dodzwonić się do Forkim, ale nie odbiera. Oby była cała. Skoro bawi się z parchami w podchody, to pewnie wyłączyła dźwięki w telefonie. Albo ma dosyć twoich SMS-ów. Wzięła chociaż broń? Zawsze jest gotowa. Wzięła kij baseballowy i książkę o wiązaniu węzłów. Bystrzaka. Jestem w dolnej części dworca. Wygląda na to, że kręci się tu cała armia parchów. Hej! Możecie mnie cmoknąć! Hej, zakładam, że jesteś tam u dołu schodów. Tak, to właśnie cały ja. Spoko, rób dalej to, co robisz. Świetnie odwracasz ich uwagę. Chowam się za kubłem na śmieci. Parchy opuszczają peron. Mam wreszcie szansę odbić Brylcreema. Widzisz go gdzieś? Nie, ale sygnał SOS dochodzi z pociągu na peronie. Zamienił się w pociąg? Dobra, idę tam. Chwila! Jestem blisko peronu. Nie rób żadnych głupstw. To moja działka. Co Forkim robi? Powiedziała, że idzie sprawdzić pociąg. Od tamtej pory... Zabrać ją do wagonu, tylko dało! To rozkazy szefa! Brylcreema tu nie ma, to zwykły... Blef! To palacze? Po co montowali je w pociągu? Co jest? Nowe wieści. Brylcreema tu nie ma. Parchy porwały Forkim i uciekają pociągiem. A ja ślizgam się za nimi jak szalony, skacząc przez rzucone w moim kierunku bomby. Okej. Bez odbioru. Hej, rozwalają tor. Lepiej będzie, jak się stąd zmyje. Nie mogę pozwolić, by zniknął mi z oczu. Temu na tyłku. Nie wyglądają zbyt bezpiecznie. Wystarczy kilka strzałów, by zafundować pokaz fajerwerku. Muszę dobrze trafić w dopalacze. Wtedy pociąg powinien dzwonić.
jasny gwint! Do zobaczenia, leszcze! Jeden z głowy, jeszcze dwa. Hej! Obok bazy wylądował właśnie wagon! Jadonix! Zapewne miałeś coś z tym wspólnego. Jadonix! Ale... Forkim w nim nie było. Ja... W sumie to nie wiem. Może lepiej zajrzyj do bramy. O Boże! Wystrzelałem się! Śmieciarce, ale nie wiedzą gdzie. Śmieciarce, co? Cały ten system jest automatyczny. Samochody są wyposażone w nadajniki GPS. Jeśli pójdziesz z nami do bazy, to być może znajdę sposób, by jakoś ją namierzyć. Okej, Luz, no to pędzę. Hej, jak kontaktujemy się z Samem, gdy żadne z nas nie trzyma słuchawki? No wiesz, technika. Technologia? Nie komplikujmy spraw, czepiając się takich małych szczególików fabularnych, dobrze? No dobrze. Wrócę sobie teraz do bazy. Jak odzyskasz kontrolę, mnie tu nie będzie. Może być. To wcale nie dziwne. Znalazłem całkiem niezłe miejsce na sklep. Więcej metrów kwadratowych, lepsze feng shui. Wpadnij kiedyś. W trakcie przesłuchiwania parku dowiedziałam się, że pracowali z Nortonem. Oferował im plany nowej broni w zamian za obietnicę ochrony. Dupek! Założę się, że posłał ich na stację, jak tylko skończył ze mną rozmawiać. Spuściłabym mu baty, ale ma po swojej stronie drużynę. Jedyny sposób, żeby zmienili zdanie, to znaleźć Brylcrima i oddać go drużynie. Właśnie nad tym pracujemy. Muszę porządnie wgryźć się w system śmieciarek. Ich sygnały są analogowe i trudne do namierzenia. Zadzwoń, jak już to rozkminisz. No raczej. No i co myślisz?